Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z zakupami z Hebe i z TK Maxa. Ale zanim powiem Wam, co nowego kupiłam sobie tutaj, to chciałabym Wam zaprezentować trzy wspaniałe zapachy z kategorii tańszych odpowiedników drogich perfum. Tym razem chciałabym Wam zaprezentować zapachy paryskie perfumy. I tu już nazwa mówi o tym, jak bardzo trwałe są te zapachy, czyli nie jest to woda toaletowa, nie jest to woda perfumowana, tylko to są perfumy. Więc rzeczywiście te zapachy są niezwykle trwałe, niekiedy nawet trwalsze od tych oryginalnych perfum, które kupowałam w Sephorze czy w Douglasie. A zdecydowanie tańsze. Ja wybrałam sobie trzy moje ukochane zapachy i mam je w trzech pojemnościach. 30, 50 i chyba 104 ml. Zobaczcie, te opakowania Wam się mogą już kojarzyć z innymi zapachami, które Wam kiedyś prezentowałam na moim kanale. Natomiast no, jest to troszeczkę inna jakość. Rzeczywiście one są trwalsze i po całym dniu spryskania się danym zapachem, i ja zazwyczaj to są, wiecie, 2-3 maksymalnie pryśnięcia, to ja je czuję do końca dnia, zwłaszcza na ubraniach. Więc jeśli chcecie kupić sobie coś, co nie jest w zasięgu Waszego portfela, a macie ochotę wypróbować sobie dany zapach, ten Wasz wymarzony, wyśniony, że tak powiem, to możecie go kupić zdecydowanie taniej. W tej małej pojemności mam zapach opium. No to jak wiecie, to jest numer 138, jak wiecie, to jest zapach bardziej wieczorowy, wyjściowy. Ja je uwielbiam na sobie także w ciągu dnia. No rzeczywiście można by było powiedzieć, że to jest zapach nie tylko wieczorowy, ale już na tę porę bardziej taką chłodniejszą, jesień, zima. Przeznaczam danego zapachu na odpowiednią porę roku, ale rzeczywiście te trzy zapachy można tak podzielić, więc opium, chłodniejsze dni, wieczorowe wyjście, no bo to jak wiecie, jest zapach bardzo mocny, słodki, taki mroczny, ciężki, ale ja ten zapach uwielbiam, czyli i w Saint Laurent Opium. Numer 62, jeszcze sobie sprawdzę, bo tu na opakowaniach wszystko jest napisane, na tych zewnętrznych opakowaniach, żeby się nie pomylić, to jeszcze sobie sprawdzę. Tak, jest to zapach Versace Crystal Noir. Czyli no, mój ostatnio zdenkowany zapach. Ja go no, uwielbiałam, on mi się bardzo podobał. Podobnie jak opium, ja lubię ciężkie zapachy i ten zapach też jest taki ciężkawy, ale on jest bardzo zmysłowy, bardzo kobiecy i też często stosowany przez wiele kobiet na wieczorne wyjście. Natomiast no, ja go zdenkowałam, oryginalne opakowanie, a teraz mam właśnie taki zamiennik, inspirację. Ten numer 62 to mój jeden z no, takich ulubionych zapachów. Tutaj miałam 50 ml, a setka, i już sprawdzę, czy się czasem nie pomyliłam. Rose coś tam, czyli w oryginale to buteleczka z tą różową wstążką. Ja już dawno temu zdenkowałam, gdzieś tak rok, może 2 lata temu zdenkowałam ten zapach, bardzo go lubiłam i to już jest zupełnie inny zapach, czyli jakby stopniujemy, czyli opium,
ciężki, później Versace Crystal Noir, no taki pośredni, a ten zapach jest kwiatowy, piękny, taki też zmysłowy, lekko ocieplony jakąś nutą i to nie jest zapach typowo taki właśnie kwiatowy, lekki, zwiewny, nie, on ma też taką nutę tajemniczości, także no można by było powiedzieć, że to jest zapach wiosenny, letni, ale to wszystko zależy od humoru. Ja tak nakładam na siebie zapachy, w zależności od tego, w jakim humorze się obudzę, czy chcę coś, co mnie, wiecie, postawi na nogi i da mi siły na cały dzień, czy już budzę się jak skowronek i tylko delikatna nuta czegoś kwiatowego. No zapach jest, no mogłabym powiedzieć, że w 98% zbliżony do oryginału, tak jak zresztą pozostałe. No i ta moc działania, będziecie czuć po prostu te zapachy przez cały dzień. Tutaj to Wam gwarantuję. No i można sobie stworzyć właśnie taką kompozycję zapachową w różnych pojemnościach. Także bardzo dziękuję marce Paryskie Perfumy za to, że przesłali mi zapachy i chcieli ze mną nawiązać współpracę. Jestem bardzo wdzięczna. Tyle o zapachach. To i tak by już długo, a miało w moich założeniach zawsze film ma być no, szybciej nagrywany. Nie zawsze mi się udaje. Więc przechodzę już do moich zakupów. Na pewno te osoby, które mnie oglądają, wiedzą, że ja mam swoje ulubione podkłady. Jakiś czas temu Wam je wszystkie recenzowałam, pokazywałam Wam na swojej twarzy i rzeczywiście mam takie hity moje, którym ufam i wiem, że moja skóra, zwłaszcza sucha, dojrzała, będzie wyglądała bardzo dobrze. No ale zawsze mnie kusi kupić coś, co jest pozytywnie odbierane przez wiele kobiet. No i skusiłam się na krem CC z marki Hean i on ma tu SPF 50, przepraszam, SPF 40, UVA i UVB i mamy tutaj też kwas hialuronowy, kolagen, czyli będzie to krem jeszcze dodatkowo pielęgnujący moją skórę. I on jest porównywany do marki IT Cosmetics, do tego kremu CC z IT Cosmetics, a jak wiecie, no to jest jeden z moich faworytów. Chociaż teraz używam tego BB z Asian Club, no ja go kocham. Bardzo Wam też go polecam. Jeśli chodzi o numer, to tutaj wybrałam 03 Medium, natomiast tu wybrałam 01 i to jest krem z marki, to jest podkład z marki AA, który ma idealnie wygładzać skórę i tutaj też są różne składniki pielęgnujące skórę. No, wygładzenie jak najbardziej. Ten kolorek 01 będzie, myślę, że jeszcze w tym momencie będzie dobry, dlatego też na późniejszą porę roku wybrałam odrobinę ciemniejszy kolor, jeśli chodzi o Hean. Pompeczki w obu przypadkach. No i będziemy testować te dwa podkłady. Nie wiem, czy będę robić pierwsze wrażenie. Chyba nie. Chyba przetestuję je sobie przed nagraniem filmu i wtedy Wam powiem, jak one mi się sprawdziły. Mam nadzieję, że dobrze. I teraz tak. Skończyła mi się odżywka do włosów i od razu włosy dotykam. Sygnał. I możliwość dotykania włosów. Staram się tego nie robić. No dzisiaj takie loki wyszły, jak zwykle zresztą, nienaturalne. Więc jeśli chodzi o pielęgnację moich włosów, no to ja zawsze stosuję maski i odżywki. I ta z Nakomi, z olejem ze słodkich migdałów, już mi się kończy. Jeszcze na raz mi wystarczy. Będę Wam ją polecała na pewno w Denku i będąc w Hebe,
zanim zdecydowałam się na jakąś maskę, to pomyślałam sobie, że chcę którąś z tych drogeryjnych. Po prostu chcę wrócić do tych drogeryjnych i zdecydowałam się na L'Oreal Elsev i to jest odżywka rozplątująca z keratyną roślinną i olejkiem rycynowym do włosów długich chyba i zniszczonych. No, wieki temu na pewno miałam tę odżywkę, nie pamiętam jak ona mi się sprawdziła, ale spróbuję, to jest chyba jakaś nowa formuła, więc spróbuję i dam Wam znać. Chyba bym jej nie kupiła, gdybym wcześniej weszła do TK Maxa i jak zobaczyłam tę odżywkę, uwaga, tak, to jest taka pojemność, 100 ml z mojej ukochanej marki Moroccan Oil i to jest, to nie jest maska, to jest odżywka. Ja ją na pewno też miałam, częściej miałam maski z tej marki. Miałam też odżywki, mam też jeszcze do dzisiaj olejek na końcówki i ta marka mi się bardzo dobrze sprawdziła. Pamiętałam też, że cudownie te kosmetyki pachniały. Ta odżywka nie pachnie tak jak maska, ale działa. To jest najważniejsze. Wczoraj ją użyłam i cieszę się, że sięgnęłam i kupiłam po prostu tę maskę. Długo się zastanawiałam, stałam przy stoisku, zobaczyłam tą cenę 95 zł, no i tak nie wiedziałam, więc sprawdziłam w internecie, ile taka litrowa maska kosztuje na różnych stronach internetowych i głównie kosztowała 150 zł, więc no, trochę tutaj zaoszczędziłam. Na pewno się podzielę z koleżankami i z córką, bo one też lubią tę markę, no więc myślę, że naprawdę na długo mi wystarczy, więc jak macie ochotę, to ja Wam polecam. To jest odżywka, to nie jest maska, ona nie pachnie tak pięknie jak maska właśnie, ale działa. I rzeczywiście no, po nałożeniu te moje włosy od razu zrobiły się miękkie i nie miałam problemu z rozczesywaniem. Ale tę z Elsev na pewno też wykorzystam, bo lubię na zmianę używać jakichś odżywek, czyli co mycie inna odżywka. W Hebe przy kasie był SPF z marki Skin 79. Ja tę markę bardzo dobrze znam, bo miałam wiele kosmetyków właśnie od nich, ale był filtr przeciwsłoneczny 50+, PA4+, Waterproof Sun Gel. I wypróbowałam go sobie na dłoni, już jak przyjechałam oczywiście w domu i żadnego bielenia nie było. No jest to taka konsystencja rzeczywiście kremowo-żelowa, no i myślę, że mi się sprawdzi. Jak miałyście ten filtr, to dajcie znać, czy dobrze zrobiłam, że go kupiłam, czy macie jakieś tam uwagi co do tego SPF-u, ale wydaje mi się, że będzie dobry, tak na, wiecie, nałożenie na dłoń, zobaczymy, no nie wiem, może na twarzy będzie zupełnie inaczej, ale mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. I lecę dalej z zakupami, to kupiłam chyba w Super Farm, tak, pastę do zębów i te płatki kolagenowe z Sunef kupiłam właśnie w Super Farm, one były chyba też zapakowane w większe pudełka, a ja na wypróbowanie wzięłam sobie po prostu no taki komplecik i zobaczę jak on się będzie mi sprawdzał. Jeśli chodzi o pastę do zębów, ostatnio używam pasty z Elmex i ja zmieniam sobie co jakiś czas i tutaj no taka ochrona i przeciwpróchnicy, i wzmocnienie szkliwa, i wzmocnienie dziąseł, więc wzięłam te pasty, mam, kupuję po prostu z polecenia mojej dentystki i dobrze mi się sprawdzają, także wzięłam tym razem trochę inną, z takim kompleksowym działaniem. I wracam znowu do Hebe i kupiłam sobie rzęsy, sztuczne rzęsy z marki Allure, nigdy ich wcześniej nie miałam.
Słyszałam, że są bardzo dobre i w zasadzie mogę to już potwierdzić, bo jedne z nich mam dzisiaj na oku i one są jak mgiełka, ja ich w ogóle nie czuję. Tu też w środku był klej tej marki, no i dzisiaj sobie po raz pierwszy je nakleiłam. Nie wiem, czy to będziecie w stanie zobaczyć i one są dosłownie jak mgiełka. To są sztuczne rzęsy takie, jak ja lubię, czyli nie są przesadzone. One mi zagęszczają troszeczkę moje rzęsy i delikatnie taki jest wachlarz tych rzęs wychodzące ponad moje. Bardzo mi się to podoba, bo no można ze sztucznymi rzęsami przesadzić. Ja najczęściej kupuję takie akcenty, połówki. No, zdecydowałam się na te. One trochę kosztowały, z tego co pamiętam. Gdzieś tam paragon mam w torbie, ale w tym momencie nie pamiętam, ile kosztowały. I wzięłam sobie jeszcze jedne i one będą odrobinę gęstsze niż te, które mam na oku. No, warto było zapłacić tą kwotę, nie wiem, 60 czy 70 zł, nie chcę tutaj skłamać, ale pamiętam, że były dość drogie. No, wzięłam i te pierwsze bardzo, bardzo mi odpowiadają i chętnie bym sobie je naklejała codziennie do pracy, ale rano zazwyczaj na to nie ma czasu. I jeszcze dwa kosmetyki, które chyba też kupiłam w Hebe. No, wróciłam jednak do płynów micelarnych. Długo ich nie używałam i dałabym sobie radę bez nich, bo jakoś nie miałam większego problemu. Ale że ja przy demakijażu lubię stosować wiele kosmetyków i to jest wieloetapowy czas właśnie z usunięciem wszystkiego, co gdzieś tam na mojej twarzy zostało rano nałożone i osiadło w ciągu dnia, więc ja przykładam się bardzo do tego demakijażu i wróciłam do płynów micelarnych i tutaj mam luksusową wodę micelarną z Dermiki. Ja już ją miałam kilka razy, polecałam Wam ją, pięknie pachnie, delikatnie oczyszcza właśnie, bez podrażnień, bez pieczenia, także ona jest taka komfortowa, taka właśnie ekskluzywna woda micelarna. I kupiłam płyn dwufazowy do demakijażu oczu i też nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam taki dwufazowy płyn. Lubię tę markę, to jest Feel Free, chyba tak to się czyta. I to jest taki kosmetyk, to znaczy chcę powiedzieć, że miałam wcześniej tonik z tej marki, bardzo dobrze mi się sprawdzał i też polubiła go moja córka, no i pomyślałam sobie, wypróbuję ten płyn dwufazowy i wczoraj go użyłam. Mocno trzeba za każdym razem, kiedy nawilżam wacik, to za każdym razem trzeba ten płyn wymieszać, tak żeby te dwie formuły się zmieszały i dopiero wtedy na wacik. I naprawdę trzeba bardzo, bardzo mocno wstrząsać, bo za chwilę te dwie warstwy już są no, widoczne. Także tutaj jedynie co to, no trzeba to mieszać i wydaje mi się, że ta dwufazówka jest taka troszeczkę męcząca, że no za każdym razem muszę mieszać, albo po prostu wymieszać, nalać więcej na wacik, a nie dolewać, więc tylko to mnie troszeczkę wkurzało. Ale zmywał makijaż pięknie, po prostu ciach i już nie ma makijażu i bardzo delikatny dla oczu, nic kompletnie nie czułam. I chyba już na zakończenie, wydaje mi się, że tak, kupiłam sobie, a nie, jeszcze jedna rzecz, która nie wiem, o co w niej chodzi, zaraz Wam powiem. Wróciłam do lakieru z Inglota, bo wszystkie moje takie no intensywnie czerwone lakiery kończą mi się. Jeszcze ich w sumie nie wyrzuciłam, one już zgęstniały. Sprawdzę, może jeszcze tam ze dwa razy uda mi się nałożyć na paznokcie, a ten kolor, wydaje mi się, że to jest ten sam, który wielokrotnie kupowałam wcześniej,
właśnie z Inglota, ale nie mogłam znaleźć tej buteleczki. Ja ją na pewno mam gdzieś tam w moich takich hitowych kosmetykach wszechczasów, mogłabym powiedzieć, bo nie wyrzucam tych opakowań, ich, bo uzbierało mi się ich no kilkadziesiąt na pewno z różnych kategorii, ale nie mogłam tej buteleczki znaleźć. No i kupiłam 653 kolor i wydaje mi się, że to jest właśnie ten, no taki intensywnie czerwony. On tutaj w podglądzie wygląda na taki bardziej stonowany, ale nie, na żywo jest rzeczywiście intensywny. Jedynie co mnie zaskoczyło, to musiałam nałożyć dwie warstwy i te dwie warstwy, no, wydaje mi się, że trzecia by wyglądała idealnie. On jest bardzo rozwodniony, ten lakier, bardzo rozwodniony, więc myślę, że te trzy warstwy trzeba nałożyć. Nie pamiętam, czy wtedy też musiałam nakładać trzy warstwy, ale wydaje mi się, że nie. I to jest kolor 653, także to. I na sam koniec muszę Wam pokazać coś, co mnie bardzo zastanawia. Kupiłam sobie kredkę z Eveline. Jest to Varieté numer... jaki to jest numer? Chyba 03. Jest, są okulary. Już Wam powiem. Tak, 03 Dark Rose. I teraz tak. Jeśli miałyście z tej serii Varieté konturówki, to powiedzcie mi, czy to, ten plastik się struga, czy to jest kredka wysuwana, bo ona wygląda naprawdę na taką, która powinna się wykręcać. Ale tu nic się nie obraca. Naprawdę już starałam się tu, zwłaszcza tą końcówkę, wyciągnąć. Nie, nie da się. Więc to jest naprawdę, to nie jest kredka. Wydaje mi się, że to jest plastik. Czy to można strugać? No będę musiała wypróbować, no bo... no będę musiała wypróbować, nie mam innego wyjścia. Kolor jest przepiękny. Dzisiaj sobie znowu no, zrobiłam takie pełne usta, więc wyszłam poza kontur. Bardzo mi się ten kolor podoba. O, jeszcze mam tu swatcha, bo dopiero przed chwilą ją rozpakowywałam. I jest to taki kolor, no to jest taki brudny róż, wchodzący bardziej nie w róż, a w taki beż. Tak bym określiła ten kolor. No i wyszłam tutaj mocno poza kontur. Mam nadzieję, że nikt znowu się tam nie zdenerwuje. I żeby bardziej te usta były takie jakby, no wiecie, wypełnione, to na boki tutaj nakładam sobie właśnie tę konturówkę, a na środek jasną pomadkę. Można też nałożyć korektor i wtedy te usta są takie jakby wypchnięte. No takie pełne jakby, jak to się mówi, wypełnione hialuronem. Więc można to zrobić także makijażem, a kolor no, podoba mi się bardzo. I teraz kwestia, czy to odstrugać, bo naprawdę no nic tu się nie obraca, nic, kompletnie. Zrobię to może z Wami, poczekajcie, sięgnę po strugaczkę. W sumie to się zastanawiam, czy to zrobić, czy nie, bo mam paragon i mogłabym zwrócić. No ale nie, ona musi być do zastrugania, więc może to jest taki plastik. Tak, tak, tak. O, popatrzcie, nawet zrobiło się tu coś białego, więc można ją strugać. A ja tu już zębami, nie, ja już tak naprawdę tutaj cudowałam. No, więc nie musicie mi odpowiadać na to pytanie, więc ją się struga. Także polecam Wam kolor 03. Jak to było? Tak, akurat nie uda mi się w ogóle przeczytać. Dark Rose 03. Dark Rose. No, struga się. Plastiki teraz się struga. Tak, i to już cały mój haul zakupowy. Cieszę się, że będę mogła z Wami robić takie recenzje tych podkładów, w zasadzie kremu CC i podkładu. No i będę Wam zdawać relacje co do filtra przeciwsłonecznego i jeszcze na sam koniec polecam Wam paryskie perfumy. No cały czas czuję tu Chloe, przepięknie pachnie, no mogłabym nawet
powiedzieć, że 1:1, jeśli chodzi o oryginał, a płacimy chyba 10% kwoty perfumy oryginalnej. Jeśli będzie jakaś promocja, to oczywiście w opisie pod filmem zostawię Wam taką informację, bo może będzie, nie wiem, kup dwa zapachy, a trzeci dostaniesz gratis. Bardzo możliwe, że coś takiego może się pojawić. Ja już kończę ten film i cóż, widzimy się już niedługo w filmie bardziej w stylu Mierzymy, bo kupiłam też kilka sukienek w TK Maxie i kupiłam też dwie pary butów, ale tym razem sportowych, więc myślę, że kolejny film będzie właśnie z sukienkami i z butami. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia już niebawem. Trzymajcie się. Cześć.